to spotykamy się tutaj dzisiaj, aby o tych rzeczach sobie przypominać, uświadamiać na nowo, ponieważ w tym miejscu spoczywają zwłoki ciała około 120, a może i więcej, ofiar hitlerowskiego obozu pracy dla Żydów, który funkcjonował w Zebrzydowicach. W niedzielę 18 września przedstawiciele lokalnej społeczności z gmin Zebrzydowice i Haszlach, a także władze obu gmin oraz duchowni złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar zbrodni hitlerowskiej w Kończycach Wielkich oraz przed tablicą pamiątkową w miejscu byłego obozu, a także pod symboliczną macewą na zebrzydowickim cmentarzu parafialnym. Marcin Ślęk, członek zarządu powiatu cieszyńskiego, mówiąc o tym, że spotkaliśmy się, by uczcić pamięć ofiar Holokaustu, przy okazji uroczystości przypomniał o sylwetce żydowskiego bohatera tych ziem, uczestnika wojny polsko-czeskiej, Henryku Taubie. Porucznik Taub był Żydem z szanowanej rodziny doktora Samuela Tauba. W 1919 roku ze swoimi żołnierzami bardzo umiejętnie i skutecznie bronił zebrzydowickiego dworca przed czeskimi najeźdźcami. W wyniku odniesionych ran zginął śmiercią bohaterską. Warto w przyszłości upamiętnić również tego dzielnego syna narodu wybranego, a zarazem polskiego patriotu. Wieczna pamięć i szacunek im wszystkim. Cześć i chwała bohaterom i modlitwa. Przypomnijmy, w latach 1942-1944 w Zebrzydowicach istniał niemiecki obóz pracy dla Żydów. Więźniowie pochodzili najprawdopodobniej z Belgii i Holandii. Pracowali na torowiskach i nasypach. W obozie śmierć poniosło co najmniej 183 osób, niemal wszyscy, którzy tam trafili. Ich ciała zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach na terenie Zebrzydowic oraz pobliskich Kończyc Wielkich. I po 80 latach, kiedy wydawało nam się, że to już jest zamierzchła historia, że nigdy to się już nie powtórzy, widzimy na własnych oczach, jak za naszą granicą rozgrywa się podobna historia. Dlatego też bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnymi siłami upamiętnić to miejsce tak, żeby ono niosło to przesłanie nigdy więcej. I niech ta macewa, która tu stanęła, przypomina tą okrutną zbrodnię i upamiętnia tych wszystkich, którzy tu oddali życie. Cześć ich pamięci. Niedzielne uroczystości zwieńczył wieczór pieśni żydowskich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.